Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szymson i witam was widzowie na odcinku. Bardzo ważny odcinek, ponieważ dzisiaj nie wiem co jest takiego, nie wiem dlaczego aż tak ważny, ale uwaga, bardzo ważna informacja, ponieważ dzisiaj jest dzień, czekajcie, muszę sobie przypomnieć jaki dzisiaj jest dzień, ogarnąć kiedy wy to widzicie, a wiem kiedy wy to widzicie dokładnie w niedzielę. Czyli uwaga, od wczoraj wiadomo, znaczy już wcześniej wiadomo, ale od wczoraj już dostaliście zwiastun mojej nuty, więc uwaga, od dzisiaj zaczyna się wielkie reklamowanie nuty. 29 września o godzinie 18 jest premiera mojej nutki. Dawno nie wrzucałem nutki, nie jest to jakaś... O, Yeti wyszedł z serwera. Nie jest to jakaś wybitna nutka, jest to taka, wiecie, no po prostu nagrałem już coś, bo już dawno nuty nie było. Znaczy, no w sumie to bardzo dawno nie było, więc przydałoby się w końcu coś wrzucić, więc mam dla was nutkę przygotowaną. Kto jeszcze o tym nie wie, serdecznie zapraszam na mój kanał vlogowy Filip Szybka. Link jest oczywiście w opisie, tam też wam dam linka do tego, znaczy do nuty wam nie dam, bo jeszcze nuty nie ma, po prostu linka macie do kanału, więc tam was serdecznie zapraszam. No i co? I tyle, chciałem z takich ogłoszeń parafialnych. A my co dzisiaj zrobimy? Uwaga, jak widzicie, mam przygotowane trochę fajerwerek, więc dzisiaj wybierzemy się znowu do SpongeBoba, ponieważ muszę mu pójść zobaczyć co tam u niego, zaniosę mu jakieś tam, wiecie, rzeczy, na przykład zaniosę mu, nie wiem, zaniosę mu żarcia. O, żarcie to na pewno będzie potrzebować, więc tak, chleby tu mu ogarniemy. Ja mam masę chleba, aczkolwiek muszę pójść na pole pozbierać, bo widzę, już dawno nie zbierałem, więc trzeba pójść pozbierać pszenicy, żeby zrobić tego więcej. I muszę pozbierać jak najwięcej żarcia tak stojącego, ale dobra, czekajcie, ja mam pomysł jeszcze, bo ja tutaj gdzieś miałem emerald, a nie, emeraldy oddałem mu. No dobra, no myślałem, że tymi emeraldami, ale dobra, możemy zabrać trzcinę i po prostu pójdziemy tam do tych wieśniaków się wymienić i tam jest taki jeden wieśniak, co wymienia się za jedzenie, wiecie, w sensie jedzenie nam da, więc też mu ogarniemy jakieś może bardziej różnorodną dietę, że tak to ujmę, żeby nie jadł tam tylko tego chleba i pork chopów, więc ogarniemy mu coś więcej, żeby miał, że tak powiem, smaczniej. Ej, w tym moim domku jakoś mi FPS-y spadają za każdym razem, nie wiem jak to jest możliwe, ale dobra, zmieniliśmy sobie lekko ilość czanków. Też niewiele zmieniłem, o jeden punkt tylko, ale dobra. Tu na dole też mam w ogóle pszenicę, z tego co pamiętam dokładnie. Ja tutaj już tak zapominam o tym, ja tutaj przychodzę tylko jak coś potrzebuję. Tak normalnie to ja tu w ogóle nie goszczę, w ogóle. Dobra, zbierzmy tą całą trzcinę. Tu, coś mi tu jeszcze zostało, tu jest jeszcze. Więc zabierzemy, okej, okay. Jeszcze z drugiej strony. To nam powinno wystarczyć na to, żeby fajnie tutaj, że tak powiem, tam z tym jednym villagerem, że tak powiem, dobić targu. Jak na targu przystało, jedzenie będziemy kupować, jajka, inne takie rzeczy, ziemniaki. Zresztą nie wiem, co się na targu kupuje, bo ja już nie z tego pokolenia, co na targu kupował, a wy widzowie to tym bardziej. Dobra, lecimy do tych villagerów, ja zamienię sobie to wszystko na papier. Tutaj tak, okej, okay. Tu tak. I teraz zróbmy coś takiego. Up. Dobra, mamy trochę tego papieru. Czy ja tu gdzieś mam jeszcze papier? Weźmy sobie żelazo. Też wymienimy ile się da, ponieważ wiem, że tam się dało u niektórych. Więc z tego będziemy mieli całkiem sporo na to, żeby mieć żarcie. I muszę znowu pójść pozbierać żelazo, bo ja tak dużo uzbierałem kiedyś, że do dzisiaj mi starcza. Bo ja w ogóle żelaza nie używam w sumie, odkąd mam te tutaj narzędzia. Dobra, zobaczmy co ty masz. Ty nie masz nic, co by nas interesowało. Dobra, zobaczmy ciebie. Ty też nic. Ty też nie masz nic, co by było spoko. Chociaż ten miał żelazo? Nie, nie miał żelazo. Dobra, po tej stronie są te fajniejsze. O, i tu jest ten ziomeczek, co żarcie nam daje. I to jest, tu jest tak opłacalny biznesik. Myślę, że zaniesiemy mu troszkę mięsa, bo to jest, co jest fajne. O, tu możemy wymienić żelazo. Więc wymienimy żelazo, dobra, na fulla. Wszystko, co się dało i troszkę jak to przynajmniej mamy. Tutaj, papier, lecimy full w papier. Tu musi być taka produkcja, widzowie, że... O kurde, skończył mi się papier? Nie wierzę, że mi się skończył papier, że ja tak dużo... Ten, dobra. I tu jeszcze możemy wymienić to, dobra, no to jest mega dobry deal. Aczkolwiek strasznie mało, 35 tylko mam. No to co ja tu bym mógł jeszcze wymienić? To jest wszystko. Tutaj też już nie mam nic. No dobra, no to by było na tyle z wymieniania na tego wszystkiego. No to teraz możemy wszystko wlecieć w to, no bo w sumie na nic innego mnie nie stać tak naprawdę, więc weźmy to. I tak nie wzięliśmy tego najwięcej, bo nam zostało trochę emeraldów, zostanie na następny raz, ale będziemy mieli troszkę żarcia na niego. No kurczaki, mam nadzieję, że mu podpasują, jak nie, to trudno, ale wydaje mi się, że SpongeBob to ogólnie lubi wszystko, on nie jest jakiś wybredny, tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że tutaj wszystko mu zasmakuje, że tak to ujmę. Dobra, no to co, jestem gotowy, ja tam lecę, ponieważ to mi trochę czasu zajmie na pewno. Jak widzicie, fajerwerek trochę jest, ale mam nadzieję, że uda mi się dolecieć, wiem, że w tamtą stronę trzeba lecieć, więc uwaga, lecimy, wyruszamy w podróż, mam wszystko, założę sobie zbroję, tak żeby coś, jakąś ochronę mieć, jakbym się gdzieś wyłożył. I lecimy w tamtą stronę. Ja oczywiście nie będę was już tym zanudzać, po raz kolejny zrobię cięcie, bo no, tam się troszkę leci, nie? Dobra, po długich podróżach jestem. Ale trzcinę tu ma cwaniaczek se zrobił. O kurczę, to się rozwija. Dobra, lądujemy. Halo, SpongeBob, dzień dobry. Nixon. Witam, tak jak obiecałem, przyszedłem. Patrz, co mam dla ciebie.
tyle, oddaję ci fajerwerki. To co od ciebie zabrałem, nawet z nawiązką lekko oddałem. Ja potrzebuję to, żeby jeszcze wrócić i żeby jeszcze coś mieć. Ale patrz, to nie wszystko, co dla ciebie mam. Uwaga! Bo tu będziesz w szoku, uwaga, wrzucam tak. Pum, 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 pum. Patrz, ile masz. Żarcia. No teraz to ty jesteś już tak przygotowany tutaj, że możesz żyć i żyć. Ile tego tu masz? No ja wytradowałem, 13 level na tym wyfarmiłem. Ja będę w stanie ci przynieść więcej, jak mi pozwolisz zciąć troszkę twojej trzciny. A możesz sobie zciąć. A mogę. No dobra. To zetnę sobie. A czemu nie? Dobra, tu ląduję. Dobra, jestem. Dlaczego ta trzcina tutaj? Co cię skusiło tutaj do trzciny? Ty jesz tą trzcinę? Nie, fajerwerki musieliśmy robić. A, fajerwerki, no tak. A to masz fajerwerki, no czyli... Znaczy nie mam, bo trzcinę mam, ale tyle tych creeperów tu praktycznie nie ma. No tak, no tak, to prawda. Dobra, no ale zebrałem troszkę, to ci szybko odrośnie. I chociaż w sumie, wiesz co, masz. Bo, kurczę, ja mam fajerwerek trochę, ja na chacie też mam fabrykę trzciny, to w sumie co ja cię będę tutaj ograbiać, jak ty masz mniej? To nawet by można było przedłużyć to, żebyś miał więcej, żeby to ci szybciej rosło. Ale to widzę, że jak piaskiem się robisz, to trochę tego piasku trzeba. Dobra, no to ciężko, a ty pewnie piasku nie masz. No dobra, czyli co, czyli jak się tu masz? Wszystko dobrze w sumie, widzę, że tutaj wszystko bez zmian. Dobrze, w sumie byłem tu wczoraj, nie? Tutaj, o, tu ile ty tu masz trzciny, o Jezu, chłopie! Dobra, a ty widzę, nawet krabo-burgery zostawił na czarną godzinę. Co to są za sekrety Paliona? Mogę zobaczyć? Nie możesz. No dobrze. Nie wolno. A dlaczego ty jesteś w posiadaniu sekretów Paliona? A, tu, czekaj, jeszcze ci nie wszystko dałem. To ci miałem dać i tak jeszcze. Ło, jeszcze więcej szamy. No, bo nie, zapomniałem o tym. No masz, żebyś miał różnorodność, nie? Czyli, ja, dobra, dać mi jeden sekret Paliona. Nie wiem, ale coś musisz zrobić w zamian za to. Dobra, co chcesz? Przyniosłem ci żarcia, kurczę, z 5 staków. No dobra, to jeden sekrecik, ale nikomu nie mów. Dobra. Nie mów, że ci powiedziałem. Dobra. Wiedziałeś, że Palon lubi kolor zielony? Wiedziałem, więc musisz jakiś inny sekret dać. Nie, miał być jeden. Ale ten znałem, no przecież to jest oczywisty. Ja nie znałem, ja się dowiedziałem, jak mi powiedział. No przecież on ma nawet piosenkę zielone. Ej, no faktycznie. To jest przecież jego ulubiony kolor. No dobra, no to... Ma to sens teraz. Teraz ma to sens, wszystko wyjaśnione, że tak powiem. Patrz, wiedziałeś, że tu się da zmieścić? No to, że tu się na pewno zmieścisz, nie? Ale ja tutaj łyp. No, ty to masz miejsca, żeby tam się przycisnąć. Dobra, kurczę, bo jak przyszedłem do ciebie, w sumie tu nie ma co robić. ale przynajmniej cię odwiedziłem, przyniosłem ci to, co ci obiecałem, że ci przyniosę i oddałem fajerwerki. Czyli co, ja stack fajerwerek wydaję, żeby tu dolecieć. Drugi stack, żeby wrócić. To nie wiem, czy to taki opłacalny deal był. Szczerze? Ej, właśnie, czekaj. Kurczę, nie mam, masz tu obsydian? Pewnie nie masz, co? Nie mam. Kurde, jak ja bym ogarnął obsydian, tak żeby zrobić tutaj jakby podróż portalem, byśmy szybciej mogli podróżować, wiesz o co chodzi? Bym tutaj był w chwilę moment. Podróż w czasoprzestrzeni. Podróż czasoprzestrzenna, dokładnie, tak by to działało. Tak by to działało, no tylko by trzeba było mieć obsydian, a tutaj tak średnio z tym obsydianem wydaje mi się, żebyśmy ogarnęli. Chociaż jakby tu była gdzieś kopalnia, to ja mam kilof niby, to bym mógł tutaj coś poddymić. Też mam kilof. Ja tutaj zobaczę, podlecę kawałek, czy tutaj gdzieś jakiejś kopalni nie ma ciekawej. Tu widzę, że są... Tu jest taki teren, że tu mogą być... O, tu jest jakaś kopalnia, czekaj tam sparzę, ja tam zaraz wrócę. Czekam. Ja może ogarnę jakiś obsydian. No, może tu się coś ogarnie. O, dobra, zaraz dostanę obrażenia, coś tak czuję. Oj, oczywiście. Dobra, nie, dobra, to jest jakaś kopalnia za mała. Tutaj chyba nic nie ogarniemy. O kurcze, o kurde. Dobra, jednak nie, bo ja mam jakieś dziwne lagi, to ja tam umrę. Dobra, SpongeBob, jednak nie. Jednak mała kopalnia to była. No, ja może jak następnym razem tu przylecę, to przylecę z obsydianem. Albo w ogóle zrobię tam portal i tu się jakoś dostanę. Tylko jakie tu są kordy? Jeszcze raz sobie muszę przypomnieć. Minus 5200 na 5100. Dobra, no to będę musiał to się jakoś tak, że tak powiem, tym kierować. Dobra, słuchaj! Nie zacznij domku! Nie no, oczywiście. Słuchaj, ja wracam z powrotem, bo ja mam trochę roboty. Tam w ogóle ten Patryk chyba w więzieniu dalej siedzi. Jakbyś coś potrzebował, to pisz. Okay. Wyślij sowę, kruka, czy co tam chcesz, gołębia wyślij, no dokładnie. Dobra, to trzym się, żyj tu z tym żarciem, co ci dałem i nie daj się Patrykowi, nie? Trzym się, pozdro, wracam z powrotem. Dobra, lecimy z powrotem na chatę, widzowie, bo ogarnęliśmy, co mieliśmy ogarnąć, jest git.
Dobrze, widzowie, zbliżam się do Palionowa. Już jesteśmy bardzo blisko, więc wydaje mi się, że zaraz powinienem tu widzieć. Za tą górką teoretycznie powinno być Palionowo. Jest, już widzę pierwsze tutaj, prawda? SpongeBob się pierwszy ujawnił. Jest oczywiście ta wieża. W ogóle o tej wieży to w ogóle nic nie wiem. Nie wiem, co to jest za wieża i kto ją zbudował, ale nieważne. No i pięknie jesteśmy. Jesteśmy na Bikini Dolnym. Jesteśmy na ten. Może ja pójdę, może dzisiaj wyjątkowo. O kurde, Patryk tam jest. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde. Co on robi? Ej, co jest. Co jest grane? Nie. Dlaczego on wysadza ten zamek? Co jest grane? Co się wydarzyło tam? Czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Czekajcie, robimy tak. Tu. Lądujemy na tym. Lądujemy tu. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Powolne lądowanie. Dobra. I zobaczmy, co tu się dzieje. Co on tam robi? Co jest grane? Dlaczego on TNT wysadza? Znaczy w sumie... Ja nie wiem, po co był ten zamek w ogóle, nie? Ale sam fakt tego, że on to niszczy... Po co on to niszczy? Czyli to był jednak... Kurczę, nie rozumiem tego. Wydawało mi się, że Patryk kazał SpongeBobowi zbudować ten zamek, a skoro go niszczy, to o kurczę, żeby mnie nie zauważył tu. Żeby mnie tu nie zauważył, nie mam podki na niewidzialność, niestety. Może wyjście, ściągnę zbroję, żeby się mniej rzucał w oczy. Dobra, co on tu robi? Niszczy ten zamek dalej. Nie no, po co? Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Patrzę, a to będzie tak mocny wybuch. Raz, pum, poszło. Nie no, on cały zamek niszczy. Nie, to jest niesamowite, ale po co? Ja tego totalnie nie rozumiem. Co jest grane? No nie no, on doszczętnie go zniszczy. Ej, dobra, no ja wracam, wróciłem od SpongeBoba właśnie i tu takie rzeczy, że jego zamek jest niszczony? No nie no, ale chociaż SpongeBobowi chyba za bardzo nie zależało na tym zamku, no bo jednak... On nawet nie pamiętał, że on go zbudował. On go zbudował na zlecenie Patryka, a Patryk go teraz rozwala. To jest dla mnie... niesamowite. SpongeBob. Jeszcze będzie gorzej. Co? Dobra, nie, ja widzowie, odchodzę. Ja odchodzę stąd, ja nie chcę... Ja chcę się czymś zarazić, jednak będę spał u siebie. Wracam z powrotem do siebie na chatę, ja na to nie patrzę. Zamek jest niszczony, nie, to jest dla mnie... To jest tragedia, to jest jakaś tragedia po prostu, że tu się takie rzeczy dzieją i ten Patryk. Ja totalnie nie rozumiem, dlaczego tak jest, no ale dobra, jakby już nie chce mi się tego drążyć. W każdym razie, widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro.